Siema! Przychodnia tu jeszcze musi być jakaś i jeszcze tutaj coś w rodzaju jakiś sklep, a w sumie tutaj druga przychodnia, bo ta nie ma tutaj zasięgu, także tu jeszcze sobie też zrobimy, akurat na tym cypelku, także będzie fajne miejsce, bo teraz tu jeszcze będą zwykłe budynki, tylko że też w stylu tym europejskim, żeby pasowało do całości i tego. A tutaj jeszcze sklep ze strażakami na przykład gdzieś w tym miejscu, tutaj na górce, przy torach niech sobie stoi. Policja też tutaj, też gdzieś tutaj. To może tu w środeczku, proszę bardzo, pięknie. Zaraz koło klubu szachowego, sklep z policjantami. Myślę, że akurat bardzo, bardzo ładnie. Coś jeszcze? Szkoła podstawowa jakaś tutaj, bo tu też, tak jak mówiłem, tu są jeszcze budynki teraz właśnie budowane, więc budynki budowane, bardzo ładnie. Więc i jakaś szkoła podstawowa może tutaj nieduża, szczególnie, że dostępność jakaś tutaj rewelacyjna znowu nie jest. No to już będzie podstawóweczka tutaj jedna. Trochę taka zapadająca się lekko w stronę wody, ale to raczej nie szkodzi. I jeszcze szkoła średnia może jakaś gdzieś tutaj coś, tylko taka standardowa, chyba że taka. I te zrobimy gdzieś tu. Bo dostępność też nie jest rewelacyjna właśnie. Także tutaj jeszcze taka droga. I ta droga, bo tu jest jeszcze ta droga. I ta droga może być też jako ta droga, tylko że ta droga będzie tutaj teraz tamta droga, tutaj ta. I to będzie tutaj do tej drogi, te, która jest gdzieś tutaj ta droga. Co? No. I tak. Także, o, albo poudawajmy, że na przykład to była kiedyś tutaj, tu i to było tak jakoś na przykład i to, nie wiem, bez sensu. Gdzie ta droga mogła iść? Tam na przykład? Może i tam. To gdzieś stąd byśmy musieli pojechać tak, żeby to było wtedy. Nie no, bez sensu. Dobra, to już zróbmy normalnie, bo to chodzi mi o to, że niektóre z tych dróg robię tak, że niby one tu były kiedyś takie stare drogi między jakimiś tu wioskami. Tak jak na przykład ta tutaj, która sobie idzie na wprost i taka, wiecie, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, do tych zamkowic czy coś, i że potem tu jakaś obwodnica, tam gdzieś autostrada, tam gdzieś to i wiecie, takie rzeczy, także tu na przykład też, ta droga niby ona miała tutaj kontynuację potem, tylko że się mi przesunęła w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach i jest trochę krzywo, ale że to niby była ta, tylko potem zrobili autostradę, tutaj coś tam i się, no, no wiecie, tak jak w prawdziwości czasami jest. Ale chyba... nie, nie wiem. Dobra, tu na razie to skasujemy. No i tu z okazji tego uniwersytetu, to chyba chwila, że tu jeszcze zrobimy sobie jakieś rondko. Tam jest jeszcze rondko, to też by trzeba było jakoś połączyć potem. Dobra, tu zrobimy to rondo. Zrobimy na chwilę zwykłą drogę, taką węższą. Cyk, tam na zero, proszę bardzo. I tutaj sobie, no te linie pomocnicze, wynocha mi stąd, kurde. Zrobimy sobie takie troszeczkę większe niż zazwyczaj robię to rondo, chociaż ono nie będzie aż takie duże, bo tutaj będzie teraz mniej miejsca, bo zrobimy tutaj jeszcze taką drogę i dam taką drogę. Chociaż ta by sobie mogła łączyć się z tym rondem, nie? Tylko taki kawałek króciutki, na wprost. Cyk. Teraz gdzieś tak. Nie, kurde, weź to teraz zrób, żeby to miało równe tutaj, ładne te zjazdy. Tutaj, dobra. Coś takiego? 3x3 i 135, 3x3 i 135. Tu na wprost. Coś takiego, tylko tu pewnie teraz idzie falami ta droga. Nie, no dobra, to jest okej. Tu sobie troszeczkę tylko tak poprawimy, tu sobie tylko troszeczkę tak poprawimy. No i myślę, że połączenie jest fajne. Z tego rondo na to rondo, takie szerokie akurat w miarę, idealnie. Myślę, że lepiej byśmy tego nie zrobili. Naściągałem sobie w ogóle dróg tych takich starych, jak z jakiegoś Paryżewa tam 1900 i te sprawy. I kurde, ich jeszcze nigdzie nie zbudowałem, bo to już wszystkie te drogi są. Co prawda nie do końca te, które tu miały być, chociaż tutaj jest na przykład taka droga brukowa, która tu w miarę pasuje, ale to już tam mniejsza z tym. Ale mam tu fajne FPS-y, normalnie piękne. No, tu się już widzę, wszyscy pobudowali na dole, w tym miejscu. To fajnie, szybko poszło, zapotrzebowanie było duże. To jeszcze nawet bym tutaj mógł zrobić, kurczę, w sumie. Przy tej plaży tutaj. Albo, o, no w sumie możemy i zrobić z tego. Gdzie to znowu się, gdzie to mi uciekło znowu? To, tutaj. Tu, tu. Ty jest raz, stary miza, kurczę. Ale tu gdzieś. Tak, miejsce jest już zajęte. Guzik, prawda, zajęte tam. Oj tam.
No. To w sumie tutaj też możemy zrobić na taką drogę. No, ale czemu nie? Cyk. Proszę bardzo, taka brukowa. Trochę tu w dół zeszło, ale to dobrze. Tutaj to też można... Albo zrobię... Nabrzeża! Nabrzeża! Tutaj te takie mokre może. Tylko old. Te stare takie, to te... O! To tu zrobimy. To tu zrobimy tak, to tutaj zrobimy chyba gdzieś w sumie trochę bliżej by trzeba było. Kurde. Tu? Nie no, bo zaś te linie pomocnicze mam wyłączone chyba, tak? Dobra, to ja bym je jednak poprosił na chwileczkę. Tu zrobimy sobie takie coś, tu zrobimy sobie takie coś, to tutaj troszeczkę przesuniemy. To też trochę przesuniemy, tak, żeby było, żeby tak było i żeby tutaj tak było. O. Chyba jest teraz równo. Nie wiem. Tu jest taka plaża, to tak trochę nawet nie pasuje tutaj do tej wody, ale trudno. Teraz tak, to. Tutaj do... Tu, proszę bardzo. Wyżej. Dun. Gdzieś dotąd. No, zdecydowanie. To takie tu będziemy mieli centrumy będziemy mieli. Tylko tu już co prawda nie wiem po co jest takie błotne, jak tutaj zaraz jest. To bardziej przy rzece jakieś takie boa to pasuje, ale dobra. Raczej, a zresztą glony może tak, no, nieważne, dobra. Jest dobrze. Jest dobrze, jest, nie trzeba psuć. Tylko tu jeszcze zrobimy kawałeczek taki, który sobie tu będzie schodził tak w dół całkiem i to będzie troszeczkę krótszy. Troszeczkę krótszy, troszeczkę w dół, cyk, cyk. No, nie aż tak może. Coś takiego powiedzmy. Musimy mi teraz grzebać w piecu? Dziękuję. No. Jeszcze teraz mikrofon. Dobrze. Będzie szkrobanie słychać. Trudno się mówi. No. Tu jeszcze można by było zrobić kawałeczek takiej drogi, ale jeszcze na przykład węższej. Co to jest za droga? Tulane Suburban Street. Suburban Street. To by bardziej gdzieś tutaj może. Nie, tu już jest. Tu, o! O! Tu gdzie jest to? Tak byśmy zrobili. Cyk. Czy tu jest... Dalej przystanek autobusowy? Chyba tak. Ej, to tekstura tej trawy jest po prostu piękna. No dobra, ale może chyba być. Nie, czy tu jest przystanek? Jest. Dobrze. Dobrze. To jest przystanek. No. Teraz tak, to ronda tutaj jest na takiej dosyć zabawnej teraz wysokości. Tu się dziwne rzeczy się zrobiły się. Ono by w ogóle mogło być... No to trochę teraz w dół zjechało. Ono by mogło być... Przepraszam, tak majtam tą kamerą w ogóle w sumie czasem niepotrzebnie trochę. Kurde. Cyk. Czemu nie mogę? A nie mogę, okej, nieważne. No tak, teraz trochę lepiej. Tylko tutaj to będzie musiało troszeczkę do góry podejść. Zaś coś tu lata, pa tego, pa to, pa, pa zoba. Chodźmy tu, trzeba cię zbanować, do widzenia. Tak, i teraz trzeba tu wjechać jakoś na górę. Kurczę, tutaj na górę. Tu można by też w sumie taką aleją wjechać póki co. Taką, o proszę bardzo. Taką od gdzieś tutaj dotąd. To jest krzywe oczywiście, czemu by nie. To inaczej, tu zrobimy tak. To sobie będzie wchodziło potem w to. Tylko, że taką drogą. Tu teraz potem trzeba będzie jakoś ładniej z głową wymyśleć połączenie. Właśnie jakby tej okolicy, która jest taka bardziej wiejska i tak dalej, z tą tutaj miejską i nie wiem jak to zrobić. To mi zawsze, tego nigdy ja nie potrafię zrobić, to zawsze jest problem, kurczę, dla mnie. Żeby to zrobić jakoś ładnie i sensownie i realistycznie. Dobra, to zrobimy sobie tak. Schodzi w dół, prawie ładnie. Zaś ktoś łażą tu w powietrzu, kurde. Dobra, zjazd może być. Powiedzmy, że jest tak jest. Tak jest, powiedzmy, że jest, równo jest. No i tu jest jeszcze taki myk, bo czym chyba nie pokazałem, że te dwie drogi zjazdowe, one są takie trochę strome i krzywe, dosyć dziwnie, ale jakby
jest chyba i tak okej, okay, bo nic innego tutaj lepszego nie widzę za bardzo. Mamy tutaj wjazd jeszcze tamtędy przez środek, to jest takie rondko i fajne to jest, mi się podobuje, mi się. No, tak, a tu jeszcze miały być jakieś tam domki może czy coś. Zapotrzebowanie jest bardziej na jakiś handel, znaczy na te przemysłowe jakieś tematy. Tu się coś rozjechało, widzę. Także trzeba by było tutaj tak usunąć tę drogę. Zrobić ją jeszcze raz od tamtej strony począwszy. Coś takiego. I teraz kratki są już dobrze. To usuniemy. To tutaj można troszeczkę do góry podciągnąć. Tak. No i tutaj w środku jeszcze też zrobimy sobie, no domy powiedzmy. Powiedzmy, że domy tutaj niech będą, cyk. Dobra, play. To tam niech będą jeszcze domki. Tutaj na środku, może tu trochę handlu zrobimy. Albo tutaj jakiś biur. Czy to ma tutaj sens? Gdybyśmy tu biura takie zrobili? Nie wiem. Tu w środku jeszcze mnie musi zrobić, tylko że to jest trochę za wąskie. Mogłem to zrobić szersze, to by było... Byłoby lepiej, ale już jakby teraz to już za późno coś tam już montlać, już teraz to już nie bardzo. Tutaj jeszcze teraz tak. Tutaj jeszcze teraz tak. Dotąd. Zaś będzie tu krótki, kurczę, krótkie tu będzie skrzyżowanko, ale zrobilibyśmy też na przykład troszeczkę tutaj szerszy ten motyw. Tutaj troszeczkę to rozszerzymy. A tu w ogóle zwęzimy, żeby to tak obyło. No i takie coś może być. Tylko tu światła też raczej nie są potrzebne. Tutaj to rondo nie ma żadnych świateł. Dobrze, tu wysokość jest dobra. Tu już widzę dużo ludzi z buta ciśnie. Tu sobie jeszcze tylko coś wyrównamy, jakby tu coś było nie tak z wysokością, bo widzę, że tu jest jakieś takie... O, teraz jest dobrze. No i tutaj zrobimy sobie teraz te dyscypliny sportowe uniwersyteckie, bo o to mi chodziło tutaj w tym odcinku, żeby głównie zrobić, ale jak zwykle, wiecie. Teraz tak, czy ja tu coś już mam? Z takich rzeczy. Czy to są budynki unikatowe, czy to nie są budynki unikatowe? Czy tu macie jakieś sporty, czy tu uprawiacie, czy nie bardzo? Akademia policyjna, biblioteka, sala gimnastyczna. Świetlica. Chyba tu się nie zmieściło. Szkoła inżynierii, aula politechniki, szkoła średnia, laboratoria, akademiki. Tu chyba też w sumie nie mam jeszcze wszystkiego. Nie, akademia policyjna jest, szkoła inżynierii jest, szkoła turystyki. To chyba wszystkie takie duże rzeczy są, ale nie ma sportów żadnych tutaj. Trzeba im nie zrobić jakieś sporty. Może tutaj, w tym miejscu. Trochę będą mieli daleko, ale będą mieli swoje własne. No ale nic, to w każdym razie tu mamy teraz jakby do wyboru, do koloru. Co jest największe? Centrum sportów wodnych. Takie jest, to jest takie, to jest duże. To jest nieduże, to jest też duże, to jest masne. Futbolu amerykańskiego, baseballu, koszykówki. Wszystkie jakie amerykańskie tematy. Zwykłą, kurde, wiecie, zwykłej piłki nożnej to nie ma. No jak żyć? Jak żyć? Bez piłki nożnej się nie da żyć, no kurde. Tu trzeba jakąś burdę zrobić, spalić pół miasta, żeby stadion zrobili. No jak to tak jest, ej? Kurde, mordeczki. Trzeba tutaj, wiecie, coś podziałać, bo tu, no jak to tak bez stadionu? Kurde, w mieście, no co to za miasto bez stadionu? Kurde. Kurde, balans. To jak to tak przecież? To się nie da w ogóle funkcjonować. Dobra, tutaj mamy takie coś. I tutaj gdzieś możemy chyba coś tutaj wstawić, nie? Chyba, żeby zrobić moment. Nie, remont. Zrobimy tak. Zrobimy tutaj kawałek tego. Tak gdzieś dotąd. Dobra. Tutaj teraz z jednokierunkowych. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy... tymczasowo zrobimy tak, nie tak. O! Co ja tu chcę właściwie uczynić? Nie mam pojęcia. Parkingi chciałem tu w środku dać przed tym stadionem i żeby dookoła można też było objechać, ale jak to zrobię tutaj, to już na ten stary mi nie wystarczy miejsca. To musiałby gdzieś tu. Te parkingi będą małe. Ale będą. Dobra, parkingi. Zaczniemy od parkingów. Najlepiej. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. Parkingów tu nie ma za dużo, ale jeszcze dookoła stadionu może będzie więcej. Teraz tak, ten masny stadion tutaj postawimy sobie. Gdzie on zaś tutaj będzie? Tutaj.
Futbal amerykański. No trudno, jest największy. O matko. Na styk. Wyjście bezpośrednio na autostradę. Wspaniale. Nie, no to może przeginka lekka jest. Zresztą kto tu będzie kurde grał? Nikt nie będzie grał, kurde. Kurde. Widać, gra tworzona po prostu na rynek amerykański głównie. Kto by się tam przyjmował w ogóle kim innym, kurde, balans. Po co? Lekka atletyka może, co? Hala koszykarska gdzieś bardziej może obok. Co to jako gwóźdź programu? No ta lekko atletyczna, kurczę. Też mają parkingi w ogóle. To mi pasuje bardziej gdzieś na uboczu, bo to jest takie niskie, takie z drzewkami i tak dalej. Kurde ta. Dobra, no to. Wiecie co, no tam najwyżej będziemy mieli po prostu parkingi w innym miejscu, no i trudno, no jakoś trzeba żyć. Bez parkingów, no, z przodu, kurczę, no niech będzie ten futbol amerykański, kurde, balans, no. Proszę bardzo, no, no macie, no, nie mam na pewno takiego gdzieś tam. Nie, no, byłoby go widać, kurde, z kosmosu tam. Także nie, tutaj jest jeszcze ten, gdzie to było? Tu jest, ale to jest zwykły stadion piłkarski, nic więcej. Tu gdzieś możemy w sumie obok tego zrobić, co to jeszcze jest, hipermarket. Tu możemy gdzieś obok tego z tyłu zrobić jeszcze jakąś taką coś tego. A to w ogóle chyba może stać wszędzie, czy nie może stać wszędzie? Przy drodze może stać. To można w sumie wszędzie postawić takie stadiony. Dobra, ale jest na terenie Uniwersytetu Włóczniowskiego, więc jakby jest tutaj nasza Uniwersytet Włóczniowski Chirpers. Fantastyczna nazwa. Jakby to nazwać? Mogę zmienić nazwę? To nie całego, kurde, nie całego tego, tylko samej tej drużyny naszej magicznej. Łuczniowice Chirpers. Chyba nie! Nie, czekaj. Uniwersytet Włóczniowicki. Łuczniowice Chirpers, a tutaj jest Uniwersytet Włóczniowicki Chirpers. Jakby chyba się nie da. Nie wiem. Dobra, już jeden odwołany. Jedna rozgrywka odwołana. Jak ładnie, aha, bo prądu nie ma. Jak tu już przyjeżdżają na odwołany mecz wszyscy, pa to kurde. Zaraz będziecie mieli prąd, tylko może tak, może pauzę wrzućmy na chwilę. I zróbmy tutaj drogi i w ogóle dookoła tego. I parkingi muszą być koniecznie. Bez parkingu to nie ma co w ogóle meczu rozpoczynać, no przecież. Gdzie mają parkować? I w ogóle. Dobra, tutaj droga taka. Tam gdzieś, nie wiem czemu jednokierunkowa, to pewnie nie będzie jednokierunkowa. Zaraz się zrobaczy. Gdzie to? Tutaj chyba, nie? Jakoś tak by to było. Chyba tak. Linie pomocnicze, wypierdalać. Muszę przekląć raz na jakiś czas, żeby film nie był filmem dla dzieci, wiecie. Co prawda nie wiem, co na to na przykład demonetyzacja jeszcze. Coś tam jest krzywo gdzieś, coś. Tu jest okej. Tu jest też okej. Ta droga się chyba kończy jakoś inaczej, bo tu chyba może mi złapały jeszcze linie pomocnicze jakieś bzdurne skądś. Tu zrobimy tak. Z tym, że tam oczywiście kierunek się tutaj zaraz jeszcze zmieni jakiś coś gdzieś. Takie z drzewami. Dobre, teraz tak, to wszystko zaraz sobie wyrównamy ładnie, ale zanim wyrównamy to jeszcze tutaj, jak już tu jestem, to tu będzie piękny parking się zmieści, tu się zmieści piękny parking. Tutaj tak, raz, dwa, trzy, no idealnie po prostu, raz, dwa, trzy. No, także parkingi są, wszystko jest ok. Tu jeszcze wzdłuż tego wszystkiego, jak miejsce jest zajęte? Czy są jakieś krzaczki? Aha, są krzaczki. Niech będą krzaczki w takim razie. Niestety nie będzie tam parkingów dookoła aż tak, ale są z tyłu, są z przodu. Jest okej, jestem zadowolony z ilości parkingów. Mogłoby być lepiej, ale nie jest też najgorzej. Dobra, i wysokość do tego tutaj pięknie. Tutaj z tyłu można by coś było też podziałać, żeby tu jeszcze było miejsce na parkingi. Na przykład jakbyśmy sobie tak wyrównali. A może będzie. Przy tej autostradzie tutaj, co? Co? Tu będzie czy nie będzie? No trochę tak jest, kurde, krzywo. Dobra, to nie będzie. Mam zamiar wyburzyć. Tak, wyburzymy. Tylko że ta jeszcze tutaj autostrada. Mogłoby to być to. Jak
krany dźwiękoszczelne, żeby na stadionie nie było zbyt głośno XD. No i tutaj też jakieś drzewka będą potem, nie wiem, czy coś. Tutaj jeszcze teraz tak, tutaj jeszcze teraz droga ta, co tu jest, niech się tu wchodzi w to. To tutaj też niech będzie ta droga taka z tymi, nie, to tutaj gdzie było, to by było tutaj, cyk, to nie muszą być jednokierunkowe tutaj. To w sumie też nie, bo tu nie mam tego takiego dookoła, żeby mogli jeździć. No, także tu, wybórz, kliknąłem, to wyburzymy. No, jest tu jeden wjazd, ale tutaj jeszcze zrobimy drugi zaraz, bokiem. Jakby to zrobić dobrze. Nie no, jeden może tu wystarczy, a tutaj jeszcze zrobimy coś, jakieś takie boczne, czy coś, rzeczy tutaj z takich zwykłych dróg, na przykład zrobimy sobie takie coś, jakoś gdzieś tutaj coś takie, i tutaj jeszcze przez środek prawie się idealnie tutaj zmieści, ale tu się zmieści idealnie, no to tam jeszcze jakieś takie, nie wiem, może było, no może domy tam po prostu postawię przy stadionie zaraz, jakiś teren handlowy po prostu, czy coś. No chyba tak zrobimy po prostu, tutaj handlem wybudujemy, zabudujemy wszystko. Tu jeszcze możemy takie coś zrobić, proszę bardzo. Tylko tu wyłączymy światła i wyłączymy tutaj lewo, bo zresztą niech się skręcają w lewo. No, niech się skręcają, gdzie tam mi się podoba, no dobra. No to to mamy i to może jeszcze gdzieś jakiś jeden. Mamy ten futbol amerykański. Co teraz było najmniejsze? Hala z sercu, ale chyba centrum sportu wodnych, kurczę, ja tu gdzieś stawiałem. Nie, no nie, to nie ma miejsca. Bo naprawdę już teraz sam nie wiem, kurczę, bo gdzieś co chyba było, ale... Kurde, nie wiem. Dobra, kit z tym. Nie ma to nie ma. Czy jest już prąd tutaj? Nie, pewnie nie ma. Skąd tu prąd ma być? No właśnie. Tu jeszcze mogłyby być, w sumie coś by mogło być. Jakieś budynki by tu mogły być. Co by tu zrobić? Czy tu jeszcze coś mamy z takich rzeczy? Może tutaj coś jeszcze jest. Muzeum Techniki, wydupiaj mi z zakładkami, kurde, wypoczynku. Dziękuję, bo i tak chcę tu postawić, chociażby nawet nie było sensu. To jest takie duże dosyć. Jakieś takie dziwne kształty ma. Tu gdzieś możemy zrobić. Jest to coś tematycznego, Muzeum Techniki, Galeria Sztuki i Ośrodek Nauki. To jest trochę za duży. Obserwatorium w ogóle nawet jakieś ma. Żeby to mi terenu nie wyrównało. No ale to teren sobie wyrównuje cały, to tak bez sensu tutaj. Dobra, to nie, to gdzieś indziej sobie wciśniemy. Chyba to są unikalne w ogóle budynki? Unikalna placówka, no dobra. Jak unikalna, to by można było ją gdzieś zapodać, ale kurde, gdzie? Nie wiem, no ten zakładkę, proszę. No nie wiem. Na razie zostawimy to, Jak nie wiem, to się nie dowiem, to zostawimy. Tutaj walniemy sobie handel, oczywiście tam są wszystko kratki krzywe. Trudno się mówi, a przy tym rondzie to ja tutaj nie chcę krateczek. Sekundeczka! Tutaj trzeba zrobić, żeby tutaj nie było kratek zoningu, żeby nie było przy tym. Cyk. Jeszcze pewnie będzie trzeba tutaj zrobić to zrobić i to zrobić. Tutaj wyłączyć światła, bo w sumie po co tu światła akurat w tym miejscu. Prąd, proszę, szybciej. O, jest już prąd, dobra, już możecie grać. GRAĆ! Już można, proszę bardzo. O, a tu jeszcze w ogóle nabrzeże by można było dokończyć. To jest, jakie tutaj jest? To jest chyba to? Chyba to jest to. Tutaj. I tutaj. Bardzo krzywo wyszło, ale to zaraz się nareperuje. Cyk. Kurde, pojedynczy proszę. Cyk. No i takie coś, powiedzmy. Tutaj można to trochę niżej dać. To teraz będzie krzywe wszystko. No krzywe, no. A łuczek jakby tu zrobić? O! O! Dobrze, jakie tutaj szturmy idą, kurczę. Daleko mają tutaj z dworca kolejowego każdego, także trochę tu będzie pierdliwe. Czy tu gdzieś jeździ jakiś autobus? Jeździ tutaj autobus. Dobrze.
Czyli można by mu dodać tutaj przystaneczek. Jakiś. Tutaj nie mogę, bo on pojedzie w jakąś dziwną stronę. Gdzie on w ogóle tutaj jeździ? On jeździ... Tu ma tylko przystanek jeszcze, kurczę. Właśnie. Jakby tu nie ma przystanku, to można by go było tędy po prostu puścić. I tak chyba zrobię. Tak zrobię. Dobra, tu usuwamy. Ile tu jest ludzi w ogóle? Tu nikt na autobus w ogóle nie czeka. W dupie mają, dobra. Pociągiem tam sobie w sumie jadą lepiej, sprawniej i szybciej. No i teraz ten autobus jeździ tędy, to my go wyślemy, żeby sobie jeździł tutaj górą. Gdzieś tutaj, żeby był przystanek. Cyk. Pięknie. Tam jest jeden przystanek, tutaj mógłby być jeszcze drugi. Tutaj przystanku nie zrobię, tu bym mógł go zrobić, a to jest zaraz przy tym zjeździe, to może lepiej nie. No bo zresztą niech będzie. Ja tu te linie i tak, znaczy te linie, te mogą być jak są, ale jeszcze tutaj gdzieś zrobimy... Czekajcie, czy on w ogóle pojedzie teraz tam? Pojedzie, dobra, po zewnętrznym pasie, ale da radę tu wykręcić, chyba że zmienię potem tej strzałki, to wtedy się zdupi i będzie musiał jeździć tutaj dookoła jakoś. Ale mam nadzieję, że się nie zdupi. No, tutaj jeszcze jest też miejsce na jakieś tutaj rzeczy. Co tam, jak tam, może tutaj też handel zrobimy. Bo jakieś tam potem fabryki czy coś, to się dostawi. Z handlem jest trochę gorzej, bo tylko supermarkety mogę starać, żeby to fajnie wyglądało. No. Tu jeszcze tak, tu mamy z tyłu dziurę, ale tu za bardzo nic nie zbudujemy, bo nie ma tutaj jakby dojazdu zbyt dobrego, wygodnego. Także tam się po prostu zasadzi najwyżej zieleninę. Tu w środku to samo, tam za torami to samo, tutaj wszędzie między tymi torami też, także tu dużo miejsca niestety marnujemy. Ale no nie mam tu za bardzo jak co, kurde, gdzie wepchnąć. Nie żeby było fajnie i ładnie, chociaż możemy tutaj wąską drogę jakąś podjechać. Nie, bo tu zaś jest to, zaś bym musiał tutaj rozmontować. Chociaż... Tu jeszcze jest droga. Będzie przejazd z takim super śmiesznym przejazdem kolejowym. Znaczy z tym śmiesznym odcinkiem między przejazdem kolejowym, także to będzie tam dramat. Ale tu jakbyśmy zrobili tak... Nawet dotąd, dawaj tu, o! I tu o. Tylko to teraz przesuniemy troszeczkę w lewo. Cyk. No może być. I tutaj jest teraz miejsce na jakieś budyneczki, na przykład biurowe jakieś. Tutaj proszę bardzo, z tyłu, cyk. I tutaj jeszcze też taki jakiś jeden. O, niech se stoją, niech se są. No, tu też by się zmieściły, halo. Dzień dobry. Dawaj. Dawaj. Ja tutaj kratki są trochę rozjechane, ale będzie dobrze i tak, może być. Tutaj trochę jest, te podwórza między tymi są takie trochę dziwne, ale to tam kto by się tym przejmował. Tu jeszcze też sobie walniemy, też w sumie takie te biurowe powiedzmy niech będą. Bo tutaj nie chciałem tutaj za bardzo odcisnąć handlowych, bo tutaj mieszkają ludzie, nie? Ten hałas i te sprawy. Dobra, potem jeszcze tutaj coś można by zmajstrować. Tutaj ta droga mogłaby sobie dalej przechodzić jeszcze też gdzieś dotąd. Tutaj teraz mogłoby sobie iść jeszcze tak. Tutaj sobie wjeżdżać do tego ronda w ten sposób, bardzo ładnie. Tylko tutaj troszeczkę wyszło w dół za bardzo. Jedyne co mnie irytuje w tym radiu teraz co leci, to że ta babka tak nadaje. Głupoty, gada głupoty. Prawie jak ja całe moje życie tutaj na tym YouTubie. Co? Tutaj jeszcze tak. To jest akurat równe, dobra. A można trochę podnieść, żeby było ładniej. Dobra. Tutaj też jakieś te kurcze nabrzeża by można było za tego właśnie tutaj coś. Tamto nawet jest w sumie trochę niepotrzebne. Tamto jest potrzebne, bo tamto wygląda fajnie, ale to tutaj jest niepotrzebne. To tu jest łagodny ten spadek tej wody nawet. Dobra. To byśmy tak to zostawili. Tutaj na tym rondzie też są, kurcze, strefy, a na rondzie nic nie będziemy budowali, bo to wygląda potem dziwnie. Zrobimy tak. O, tutaj teraz się zmieszczą na przykład takie małe budynki handlowe niskie. Tutaj zrobimy coś typu jakiś, nie wiem, może by się tu przydała jakaś remiza strażacka czy coś takiego. Nawet remiza strażacka by się tu mogła przydać. Tutaj cyk, proszę bardzo. Policja jest, szkoła średnia tu jeszcze miała gdzieś być. O, właśnie. O właśnie, tylko tu jest krzywo. Ale tu ją można by było dać.
Tak akurat na wprost tego. No i fajnie, fajnie, fajnie. I tutaj potem jeszcze na przykład taką drogę stąd. Tam, żeby podłączyć, proszę bardzo. Tylko tutaj na przykład w sumie można by było, nie wiem, zrobić jeszcze kawałek tej. Cyk, i tam potem dopiero zwęzić. Teraz tak, świateł tu nie trzeba. No. No jakoś tak, i tutaj można by zrobić jeszcze na przykład budynki mieszkalne kawałek. A tutaj potem biurowe. Kawałek biurowych. I tutaj reszta to już handlowe. Cyk. Takie coś, jak się budują. O, i tu akurat fajnie tak między tym takie mniejsze powstały. Tu mamy dużo miejsca, żeby zrobić nawet same parkingi w sumie. Tylko że to będzie wyglądało dziwnie później. Tu mamy te światła dupia, to w ogóle tutaj między tą drogą a tą. To jeśli tak, to chyba nie zostanie tak dokładnie. Można by tu było może strzelić takie szerokie coś jeszcze w ogóle. Więcej aut się tu zmieści troszeczkę. I mają, wiecie, możliwość do jazdy prosto z tych dwóch pasów, tu w lewo z dwóch pasów, tutaj też jakieś takie, to chyba będzie lepsze tutaj. Światła zostawimy tutaj domyślne, bo czemu nie? To by mogło być w sumie szersze. O, to jak, kurde, już tak kombinujemy, to już zróbmy tutaj też w ten sposób. I tutaj też w ten sposób, tylko że tak, o. No, żeby tutaj było troszeczkę więcej opcji zjazdu i wjazdu i przejazdu i dojazdu. No. Fajen. Dobra. Tu się budują? Się budują. Handlu nie ma za bardzo chętnych, chociaż nie, też się budują handlowe rzeczy. Teraz tak, jak na przykład z wodą stoimy? Dostępność wodociągów jest dobra, bo tu bym postawił wieżę wodną czy coś, ale chyba nie ma sensu. Zawsze mam problem co postawić w rondzie, żeby było ładne, znaczy na rondzie. Jakichś takich posągów czy coś, kurczę, chociaż... mam czołg, ale taki trochę... Taki trochę mało zabytkowy. Filar kolejki podwieszanej. Super. Nie wiem co tu dać, kurczę. Czemu wycieczki mi się włączyły? Co to jest? Nie wiem. Wyłącz mi to. O nie, mam wybrane coś, kurde, dobra. Co to jest? Co to jest? Kafejka jeden na jeden. Przy drodze musi być umieszczony. Nie no, fajna kafejka, fajna, tylko taka trochę bez sensu, no. Tam by mogła być jakaś kafejka, na przykład. O, coś tu fruwa znowu, jak miło, do widzenia. Ban! No nie mam pomysłu, co tu zrobić. Czy tu zrobić po prostu drzewa wzdłuż tej drogi, czy tu zrobić, kurde, parkingi, czy to tu zrobić. Ja bym tu zrobił parkingi, a na dole zrobił drzewa. Albo na odwrót. O, na dole drzewa, bo tu jest skopane kratki troszeczkę są. Dobra, to tak zrobimy. Cyk, cyk, cyk. To będzie duże ilości naraz parkingów. Muahaha. Tu może byśmy zrobili jakieś zejście, bo to jest tak mniej więcej w połowie tego wszystkiego. Więc tutaj zróbmy przejście. Na dół. Zacznie się... Kurde. Tylko tu jest barierka, kurczę. Zacznij się, moment, to trzeba wszystko wyłączyć. Wszystko wyłączymy, o. Tutaj. Tutaj tak zrobimy. I tutaj w dół zrobimy. Zejście na dół, proszę bardzo. Powiedzmy, że schodki tutaj są. To mi jest już zajęte guzik, prawda? Cyk. Pięknie. Można troszeczkę dalej nawet pojechać. Takie coś zrobić, proszę bardzo. Tutaj tak na środku, w miarę jak są na przykład te pasy tutaj. Albo tam dalej zrobimy. Cyk. O. Trochę w dół. Dobra. Dobre, zejście jest piękne. I tutaj teraz można już dowalić resztę parkingów. O. I no i super. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Dobre, wystyknie już. Piękna ilość parkingów. Piękne parkingi. Widzicie to? Widzicie to, jak jest pięknie? Ile jest parkingów tutaj? Kurde. Cyk, cyk, cyk. Czy tu była przerwa? Nie, tu nie było przerwy. Parkingi bez przerwy po prostu. Tutaj, tutaj i tutaj.
No a na dole, tak jak mówiłem, będą drzewa. Trzeba by to powoli tutaj zalesiać wszystko. Tylko to już zrobimy chyba w następnym odcinku. Ja sobie już tutaj zrobię, może kawałek zacznę tutaj z tych, nie wiem, powiedzmy Multitrunk czy LP Standard. One są takie węższe troszeczkę. Posadzę sobie 2, 3, 4, 5, nie wiem, 6. W sumie, dobra, już kit. Zrobię to ręcznie po prostu. Mogę sobie to zaraz skopywać mówitem czy coś, ale zrobimy to ręcznie, tylko że poza odcinkiem, żebyście nie musieli na to patrzeć i cierpieć katuszy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, nudnego jak zwykle. Dziękuję i do widzenia. Witam się.